Mega płoć. Sandal. Niesamowite, dziki sandal. Siema wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Jadę swoim zestawem dzisiaj na ryby, na Mietków. Umówiłem się z Grzesiem i jego synem Mateuszem oraz Lukasem. Robimy dzisiaj nockę nad Mietkowem. Jest dość ciepło, jest godzina po 8. Niestety nie jadę bezpośrednio, muszę jeszcze parę spraw załatwić, więc przyjadę tam jak będzie ciemno, jak będzie po prostu już po 9, po 10. I Lukas obiecał, że przywita mnie ciepłym posiłkiem własnoręcznie zrobionym. Jakieś tam mięsko, jakieś tam ziemniaczki. Także będzie miło, będzie sympatycznie już od początku. Mam nadzieję, że będzie grubo. Nastawiam się na leszcza. Będę używał budżetowej zanęty, bo na razie nie mam funduszy na bardziej wypasione. Jednak z fajnymi składnikami, z gliną, ziemią, jokersem, jakimiś innymi dodatkami. Także liczę na to, że może coś złowię fajniejszego. A czy złowię? Czas pokaże, także zapraszam was wszystkich na film, elegancko i do zobaczenia nad wodą. Feder Fanatics. Gastruwa od Lukasa. To jest, są ziemniaki z mięsem i z cebulką i z surówką, eleganckie. No Lukas, masz kurczę talent. Kolego. Ładnie. Masz talent, co? Do kulinarnych zagrywek. Mama? Słuchajcie, piękne branie było. Ja się zagadałem z Grześkiem, a mi wędkę zabierało. Zobaczymy co to jest. Niestety podbieraka nie rozłożyłem. No bo po co? Idzie mocno. Jest poranek. Nic się nie działo. Całą noc. Ja to tak zostało. Ryba już jest blisko. Sandal! Niesamowite, dziki sandal! Sandacz z dzikiej wody PZW. Elegancko. Wymiar mam, czy blisko wymiar? Będzie. Gdzie? Dobra, nie chlejcie, bo szkoda ryby. Ale gdzie, koło 60 ma gdzieś, nie? Będzie miało. Może mieć. Słuchajcie, wczoraj w nocy siedziałem, pilnowałem jakiś czas, jednak nie było brań, więc poddałem się i poszedłem spać do przyczepki. Wstałem około godziny 4, no i siedzę teraz na rybkach. Wziął już do tej pory sandacz, ponad wymiar, lekko moim zdaniem, kilka mniejszych leszczyków i jeden mały okoń. Ogólnie coś się przynajmniej dzieje, gdzieś tam szczytówka co jakiś czas drga, więc nie jest źle. Siedzimy, może coś większego się trafi. Przestały brać ryby. Dlatego wykminiłem sobie takie coś, że rozłożyłem sobie fotel karpiowy za stanowiskiem. I jak będą takie przerwy, po prostu sobie będę odpoczywał. Witam o poranku. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, niestety Lukas Fishing noc przespał. Zmęczenie spowodowało znużenie, brak brań i stwierdziłem, że położę się i odpocznę do rana. Nad ranem przyjaciel z Feder Fanatic zrobił mi pobudkę, po czym po pół godziny niestety pozbierałem się i zarzuciłem zestawy, które są w chwili obecnej niestety nie w polu widzenia.
ale w wodzie. Ale jestem już i czuwam. Odkąd ostatnie było ujęcie, po prostu złowiłem chyba jeszcze jakiegoś jednego klepaka i małego konia. Ogólnie nie dzieje się nic, już całkiem cisza, nikt nie ma brań. Gdzieś przy brzegu chodzi drapieżnik, rzuciłem, poszedłem tutaj do dwa stanowiska dalej, do takiego kolegi nieznajomego, ale bardzo pomocnego i koleżeńskiego. Dał mi jedną uklejkę, którą sobie pocięłem. Rzuciłem na fileta jedną wędkę, na grubo. Druga jest na... Zacząłem od 30 i tak przesuwałem się do przodu, bo nad ranem to miałem brania na 37, więc tą drugą delikatną wędeczkę, pikerka postawiłem na metrze 40. Liczę na to, że w końcu coś odpali. Dodaję teraz jokersa i gliny do zanęty, żeby trochę zgasić pracę, a też wprowadzić ten naturalny jakby rytm biologiczny, czyli czysta ziemia z jokersem i z dodatkiem niewielkiej ilości zanęty. Zobaczymy, jak to zagra. Bardzo mi się spodobał moment, w którym powiedziałeś, że kolega wędkarz nieznajomy był bardzo pomocny, ponieważ z perspektywy czasu zauważyłem, że przychodząc na stanowiska ogólnie wędkując, to ludzie nie są tacy chętni, nie, tu zajęty, tutaj nie są, proszę, tak, nie, tak. Na co pan wędkuje, a tak, na kolację, tak. Ja jestem z tamtych czasów jeszcze, gdzie ciężko było w ogóle cokolwiek z jakimkolwiek wędkarzem załatwić, a tutaj poszedłeś na dzień dobry. Tak, miła bardzo niespodzianka, zgodzę się z tobą. Fajnie to, mi się podoba coś takiego. No, a stanowiska są obsadzone, cały tutaj łuk obstawiony wędkarzami, około 10-11 osób jest. Więcej, co, zobacz, jakby policzyć od tamtych. Ale tamtych nie liczyłem, tylko ten tutaj. A tu, łuk, ten nasz łuk, no to tak, na tak. Łuku jest 11 gdzieś stanowisk rozbitych. No i co, no, ja czekam na rybę. Obiecałem, że będę mistrzem drobnicy, to mam nadzieję, że się wywiążę dzisiaj, chociaż... Chociaż jedną honorową drobnicę byś złapał. Tak. Ale ogólnie ja pogoda... Ja mam takie założenie, że jak na Federmi nic nie bierze, to zakładam spławik. No. Zobaczcie, jokersa rozrabiałem wieczorem. Zobaczcie, teraz wróciłem sobie tutaj troszkę. Dzięki ziaderku z pokrywką. Zobaczcie, pokrywka jest na 3 zatrzaski. O. To wszystko wygląda elegancko, mniej więcej tak. Zobaczcie. Zobaczcie, jak rybki nie biorą, to namiotkowie można sobie ochłonąć, można sobie Grzesiu zwilżyć się chciał i załadował od razu cały. I jest okej. Takie ryby, kolosy. Zobaczcie ta płoć, moi mili. Zobaczcie ta płoć, 40 cm. Mega płoć, wielka gruba płoć, puszczam ją szybko. Szkoda takiej ryby. Płyń sobie. Ojejku, zestresowana chyba. Poszła. O, napowietrzyła się trochę i poszła. Fajna, 40 cm. Udało się wyciągnąć po jakimś czasie tą płoć. Długo czekałem na to branie, długo czekałem na tą rybę. Jednak od tamtej pory, mimo z powrotu na klasyczny feder, zmieniłem zestaw z filetowego na feder. Niestety nic się nie dzieje, słuchajcie, nic nie bierze, nie ma reakcji, nie ma w ogóle nawet otarć. Martwa woda, czekam na Ale, na moją żonę.
przyjedzie z małą i będziemy sobie piknikować jeszcze jakiś czas i potem będziemy wracać. Do tamtego czasu będę ostro nęcił, zobaczymy, może jeszcze coś przyjdzie. Przyjechała młoda wreszcie do mnie. Elegancko się poplażować z najmłodszą. Teraz przyczepce. I czeka na nas w przyczepce, mała się tam relaksuje. Tu stanowisko dla młodej. I tego. Czekamy dalej na brania, których nie ma. Pozalewana przybrzeżna roślinność. Słuchajcie, poszedłem na chwilę do przyczepki zobaczyć, co temu młodej, mojej małej. Wracam, patrzę, a tam wędka. Po prostu jedna obok drugiej, czyli prawa była pociągnięta przez rybę, dosunięta do lewej wędki. Ściągam cały zestaw, patrzę, nie ma haczyka. Mówię, no, nie było mnie 5 sekund, a branie, być może było to ryba po prostu tego wypadu, tego wyjazdu. No szkoda, trudno, widać. Na rybach trzeba po prostu cały czas być skupionym, cały czas przy wędkach, bo naprawdę, słuchajcie, ale nie wiadomo kiedy jest branie, które może być braniem dnia. I tak jak w tym wypadku, po prostu straciłem moim zdaniem rybę przez własną głupotę. Dobra, słuchajcie, się zwijam, bo zaczyna się znowu pogoda burzowa. Ala się zwinęła, bo zabrakło pieluszek dla małej. Obiecałem, że zwinę się po prostu zaraz za nią, więc to robię, zwijam majdan. Słuchajcie, bardzo rzadkie brania. Jak już coś brało, to coś konkretnego. Gdzieś tam z wyjątkiem godzin porannych, gdzie parę żetonów złowiłem. Dzisiaj 3 brania, 2 złapane ryby. Jedna nie z mojej winy, po prostu spinka, która poszła z hakiem. Prawdopodobnie ta ryba odprowadziła jedyne ryby, które kręciły się w moim polu nęcenia. Od tamtej pory nie miałem w ogóle ani nawet drgnięcia, więc zwijam majdan i jadę do moich dziewczyn. Moim zdaniem tutaj na Mietkowie jest fajny, rodzinny wypoczynek. Polecam wszystkim rodzinom z dziećmi, żeby się tutaj po prostu gdzieś zakotwiczyć i spędzić mile czas. Także oglądajcie, bądźcie na bieżąco z wrocławskim federem. Jak się podobało, to subskrybujcie. Dawajcie łapki w górę i komentujcie. I co? Tylko czyste wędkarstwo. Trzymajcie się. Z pozdrowieniami Feder Fanatics. Yo! No niestety nie udało mi się wyciągnąć przyczepki moim zestawem. Za mocno skręciłem, za bardzo chciałem przekombinować. I tutaj kolega mi pomógł. Elegancko. Takim oto autem terenowym. Podciągnął mi przyczepkę. Pomógł. Bezinteresownie. Nawet nie mam piwa, żeby mu zajechać. No. Piąteczka, dzięki. Dzięki jeszcze raz. No niestety, słuchajcie, będą straty. Będzie reparaturka i czujników parkowania i zderzaka, ale jakoś to będzie. Zobaczcie, z góry cały zalew. Tam byłem po lewej, a tu widać go całego. Jakoś to troszkę się nagrało, chociaż... O, tam widać znowu. Który przyjechał tym jeepem, to chyba był Opel. Słuchaj, jeszcze raz szacunek dla ciebie, bo zachowałeś się elegancko, bezinteresownie stanąłeś, mogłeś bez pytania. Niesłychanie jestem ci za to wdzięczny, że mogłem wyjechać z tego dołu tam, bo gdyby nie ty, pewnie ani auto, ani przyczepka nie wyjechałyby stamtąd. Jest gość naprawdę, no jest gość godny naśladowania, zachowanie godne naśladowania. Dlaczego? Dlatego, że po całej akcji, słuchajcie, chciałem dać na głupie piwo, tyle co miałem, mówię, dam, bo jest w porządku. I co? I nawet nie wziął tego hajsu. Dlatego szacunek dla ciebie, ziomek, naprawdę. I kurde, no, czuję, że dziś był dobry dzień właśnie. Dziś był dobry dzień, było co prawda tylko 2 ryby, ale i rodzinnie, i koleżeńsko, i przysługa była w stosunku do mojej osoby, do właśnie mojego problemu. Nie szkodzi, że jest uszkodzony zderzak, że wiecie, no ogólnie wszystko trzeba zrobić, nawet w przyczepce tam też taka listwa odpadła. Grunt, że wiara w ludzi po prostu pozwala
iść do przodu, cieszyć się życiem, czerpać z tego życia właśnie jak najwięcej. Dlatego nie bójmy się pomagać, pomagajmy, ja też pomagam jak mogę. Jak ktoś stoi na awaryjkach, zawsze też się zatrzymam, zapytam, czy wszystko ok i tak dalej. To jest lekcja, to jest, powiem wam, miłe przeżycie mimo strat finansowych. Jestem naprawdę zadowolony z nocy, z poranka, z popołudnia. Wracam do domu uśmiechnięty, zadowolony i myślę, że wam też podobał się dzisiejszy odcinek. Dlatego jak się podobało, zostaw suba, zostaw łapkę w górze, coś skomentuj, negatywnie, pozytywnie, nieważne. I do następnego mojego filmu, słuchajcie. Trzymajcie się. Z pozdrowieniami Feder Fanatics, tylko czyste wędkarstwo.